na próbę delikatnego zdyscyplinowania chociażby sędziny, która miała 4 promile alkoholu, prowadziła samochód i oddaliła się z miejsca wypadku. Właściwie cały system sądowniczy polski jest wywracany do góry nogami. Czy panią prezes to dziwi jako prawnika? Nie chciałabym tutaj opowiadać o sądzie, oceniać sędziów. Powiem tylko tyle. Wymiar sprawiedliwości to służba dla społeczeństwa. Społeczeństwo chce mieć wymiar sprawiedliwości, żeby społeczeństwo mogło swoje problemy rozwiązywać przed niezawisłymi sądami. Tak jest od wieków. Niezawisłość to nie to, z kim kto się spotyka, co myśli, jaki ma światopogląd. Niezawisłość to wewnętrzna siła każdego z nas. Możemy mieć różnych przyjaciół. Przecież mamy małżeństwa sędziowsko-prokuratorskie, adwokackie, ale kiedy zasiadamy za stołem, w nas musi być siła niezawisłości. My musimy wiedzieć, że służymy społeczeństwu. Nie sobie, nie grupie, jaką reprezentujemy, ale społeczeństwu. I w każdym najdrobniejszym, najbiedniejszym obywatelu, wręcz tym najbiedniejszym, musimy widzieć tego, który czeka na naszą pomoc. I to jest nasza niezawisłość. A niezależne sądy to takie sądy, które składają się z niezawisłych, wewnętrznie wolnych sędziów. To układ idealny, na który wszyscy czekamy z utęsknieniem, ale czy zdaniem pani prezes uda się w jakimś wyobrażalnym czasie osiągnąć? To bardzo wiele złego zrobiono i bardzo wielu rzeczy nie zrobiono przez ostatnie. Ja myślę, że kwestia budowania wymiaru sprawiedliwości to kwestia czasu, ale też jakby pokory, bo jeśli wszyscy my sędziowie będziemy jakby pokorni wobec naszych zadań, jakie przed nami stoją, to ja myślę, że uda się to zbudować. Tylko no, jeszcze raz mówię, pokora i wewnętrzna niezawisłość, coś i odwaga, bo każdy sędzia musi być odważny. I to jest odwaga też ponoszenia ryzyka. W życiu jest zwykle tak, że człowiek ponosi jakieś ryzyko, ale musimy być uczciwi i musimy być niezawiśli i musimy służyć społeczeństwu, bo to społeczeństwo w jakimś sensie nas wybrało, bo przecież nie my sami siebie wybieramy, tylko jesteśmy wybierani przez parlament, który jest wybrany przez społeczeństwo. To są przedstawiciele całego społeczeństwa. Ono jest różnorodne społeczeństwo i dlatego my musimy nauczyć się, że służymy wszystkim, ale służymy sprawiedliwie, a nie wybiórczo. I nie może sędzia pamiętać o tym, co myśli, czy mu się podoba, tak czy inaczej, tylko kiedyś zasiada za stołem, musi stać na tyle transcendować i obiektywizować swoje siebie, swoje wnętrze, aby orzekać sprawiedliwie. To tyle, co mogę powiedzieć.